Dzień dobry. Witam wszystkich. No, na zaraz usłyszycie Panie od gdzie? Do stacji Rochowice Główne przez stację Turów Dębica, Grabiny, Grodzisk Zachodni. Stoi na torze czwartym przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 11, 12, 13, 14 znajdują się na początku składu. Wagony numer 15, 16, 31 znajdują się w środku składu. Wagony numer 32, 33, 17, 18 znajdują się na końcu składu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 16. Planowy odjazd pociągu o godzinie 22:55. Pociąg TLK Karpaty do stacji Rochowice Główne przez stację Turów, Dębica, Grabiny, Grodzisk Zachodni. Stoi na torze czwartym, przy peronie drugim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 22:55. Jesteśmy dzisiaj w EU07 377. Wyłączaj to, przestań mi gadać. Dzień dobry, czemu jest kuszetka niesypialna na Ustroniu? Biorę tak, jak było w wagon webie, więc no. Tak naprawdę nie wiem, po prostu wziąłem to, co było, co nie. Sypialny, zresztą no, chodziło mi, żeby był taki z drzwiami starymi, no bo też taki było na wagon webie. I jak sprawdziłem, to tak samo zgadza się. To jest skład zresztą na rok 2019, co nie? To tak weźcie to pod uwagę. Także witam serdecznie. Ja sobie spróbuję jeszcze raz czat odpalić. Okej, naprawiło mi się. I no, możemy się uruchamiać. Jedziemy składem dzisiaj długim, ponieważ 12 wagonów, albo 13, to jest 12 wagonów. Lokomotywa prowadząca to... Oj. Lokomotywa prowadząca to EU07377. I tą lokomotywką dzisiaj będziemy jechać. Ładna lokomotywka z niebieskim czółkiem. Co tam cały czas próbuje ruszyć? ET22-162. O! Ma te półpantografy. A tu kolejne ET22. O, tu jeszcze dużo ich stoi. O, to takie zielone były ładne. Dobrze. TLK Karpaty do stacji Rochowice Główne przez stację Turów, Dębica, Grabiny, Grodzisk Zachodni odjedzie z toru czwartego przy peronie drugim. Pociąg TLK Karpaty do stacji Rochowice Główne przez stację Turów, Dębica, Grabiny, Grodzisk Zachodni odjedzie z toru czwartego przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. No. Także taki składzik. Malutki. Fajniutki. Czemu one mi się same zapalają? Malutki, kurde, nazwałem pociąg z 12 wagonami. Nie no, będzie ciekawie na pewno. Zatrzymujemy się tylko w Turowie, jak było widać na początkowym ekranie, bo dałem tam kilka informacji, że później nie było i jak ktoś by chciał dopytać się o scenariusz, lokomotywę, dokładnie wszystko jest na początku oraz trasę przejazdu, gdzie i jak jedziemy. No, uważam, że ten icek jest bardzo ładny. Chciałem się przejechać siódemką z EU, a nie ten, więc dobra. By the way, mamy za kilka sekund odjazd, nawet już. 4-1-132 odjazd. Jesteśmy 4-1-132, dobrze. Luzujemy. Zapalimy sobie świateł Xon. Czy opuściłem pantograf? Nie. Opuścimy sobie go zaraz. Najpierw ruszmy powolutku. Powolutku, no bo ciężki skład. Padzie Trans, witam, cześć. Wyjazd na 40. Dobra. Ja wiem, że może tak przeskakiwać obraz na live, tylko że muszę się dopatrzeć, jak z tym.
Dobrze. To ruszamy w takim razie. No już ruszyliśmy, ale rozpędzamy się. Mamy wyjazd na 40. Na razie się tutaj zatrzymamy z rozpędzankiem. Tutaj skład sobie pokażemy, który jest całkiem spory. 12 wagonów. Nie wiem, czy nawet nie najdłuższy, jaki zrobiliśmy, jakim się przejechaliśmy. Będzie można później spróbować jeszcze dłuższe porobić, chociaż nie wiem, czy jest sens. Dobra. Na razie musimy troszkę poczekać, aż wyjedziemy z rozjazdów, chociaż tak mamy wyjazd na... nie mamy wyjazdu właśnie, w tym jest problem. Także... O, 20 filmów jest husarzem. A ja dzisiaj husarz sobie widziałem. Jako... ten do Frankfurtu chyba. O, dziękujemy. IC-47 albo 37, albo jakiś taki... Wawel na pewno. Chyba. Ale z Wrocławia. Do Berlina, o. Nie do Frankfurtu. Chociaż to husarz, to mógłby ten... Neluś Pro, witam, jestem nowy. Witam serdecznie. Dobra, weźmiemy już go niebocznikowaniem. Co tu jest za siódema? Chyba 150, nie? Nie, 227. Lubię te siódemki z takim paskiem pomarańczowym na górze. Nie wiem czemu, po prostu mi się podobają. Dobra, teraz się rozpędzamy. Dość musimy sporo, no bo krótki, długi skład, więc będziemy się dłużej rozpędzać, co może powodować opóźnienia. A jednak starajmy się ich nie powodować wcale. Nie no, myślałem, że z rozpędzaniem to będzie gorzej. Teraz full power mamy, także nie jest naprawdę źle. Ładne RPL nam się dobrało do pociągu. Muszę pamiętać, żeby się nie zatrzymywać na żadnych stacjach niepotrzebnie. Tylko jedyna stacja, na której się zatrzymujemy, to Turów. Właśnie, no, 07227, no. Słucham. Co tam się sprężara tak włączyła dziwacznie? Wsiądę sobie tak. Nie potrzebujemy widzieć wszystkiego. Najważniejsze rzeczy są przed naszymi oczami, które powinniśmy teraz widzieć. Igi Wirek, dobry wieczór. Cześć, witam. Super kamera, kolego, naprawdę ci się udało. Pokaż skład, proszę. Może nie do końca idealnie pokazałem, ale w krzokach byłem, musiałem wyjść. Dobre, widzę moja propozycja. Yep. Nie wiem, czy dokładnie dobrze zrobiłem ten skład. Ale zrobiłem go na podstawie tam składu z 2019 roku, także tak się usprawiedliwię. Dobra, ograniczenie. Cześć, Michał, siema.
ograniczeń do 60, także delikatnie. A pizga musi mi się tych musi. Jedziemy sobie powolutku, bo jest ograniczenie, zaraz będzie do 80, ale myślę, że my się zanim spędzimy do 80 tym składem, to trochę to potrwa. Co tam jedzie? Troszkę brzmi jak Trax. A, to są ten 1500 z nowym RP1. Yeah. Hehe, a co to za sceneria? Brr. Przewin sobie na początek filmu. Przewin sobie na początek live'a. Specjalnie zrobiłem informację na początku. Bo jak ktoś się pyta, to ma informacje na początku, wszystko dokładnie. Ubezpieczyłem się. Ograniczenie do 40, ale jeszcze sobie chwilkę nim podjadę. Jak się gra w nowej wersji? Nie wiem, czy się pytasz mnie o opinię, czy... Czekaj. Nie wiem, czy się pytasz o opinię moją, czy... Czy jak to się robi? Gra się jak w innej wersji, a jak się gra w nowej wersji, dobrze. Jestem zadowolony z tego, że są posortowane RP1. No, takie są malutkie rzeczy pododawane, ale mi się bardzo podobają. Dużo malutkich rzeczy, o, to jest ładne określenie. Siema Turbo Kibel. Witaj. No. Będziemy stać. Niebezpieczny Mikol, panato. Stoi tutaj. Nie zatrąbisz, bo przesraszysz i zaraz spadnie i będzie twoja wina, Zara. Jeszcze chwilę musimy pojechać, taki długi skład, to trzeba ten... Oh shit. Jezu, przestań się tak ślamazarzyć. Rozpędzaj się. Wczoraj był szybki składzik, dzisiaj jest powolny. Ogarnąłem sobie SR22 do MFS, do gry szykuję się na VFR-ki. Spoko. Będę latać Cessną podstawową w X-Plane, ale ona jest spoko i tak. Sam robię skład, no tak. Się na podstawie zestawienia wagonów TLK u stronie, nie? O, właśnie. Stwierdziłem, że będę robić, nie wiem... Oddzielnie sobie posortuję jakkolwiek live'y takie luźne, gdzie się ten, a oddzielnie jakieś składy specjalne, załóżmy, zaproponowane, nie? Z których będą live'y, nie wiem, będą po prostu trochę inaczej wyglądać z nazwy i z miniaturki. Z miniaturki po prostu będzie nazwa TLK u stronie jak teraz i też będzie jako TLK u stronie w nazwie live'a to filmu. To jest 80? Tak. I no, i może zrobię playlistę oddzielną na to, żeby sobie to po prostu było. Po prostu, żebym miał to poukładane. Jak będę miał ten, to... Ale Wełku miał opóźnienie 245 minut, tylko 5102 Biebrzec, bo potem opóźnienia była zepsuta S-u. Ja pitole. To jest klasyczny ten powód. Dzisiaj przyjechał... Kowalowiec, zgłoś się do Sandomierza.
mechaniku, nie mogę teraz podać wjazdu, proszę chwilę poczekać. Dzisiaj przyjechał jakiś telka do Świnoujścia we Wrocławiu i stał nie wiadomo ile. I... No. Stał z opóźnieniem 170 minut. I ludzie biedni tak patrzyli przez to okno. Ile jest 170 minut? To jest prawie 3 godziny. Niesamowite. Oni powinni już być w Świnoujściu, a no, znaczy prawie pewnie. No, w Poznaniu, za Poznaniem, w Pile. No tak godzinkę jeszcze mieliby ten. Miał miejsce wczoraj, no. Ale w maszynie nie mogę znaleźć AKDN 57 Alicję. Nie, bo nie ma AKD. Jeżeli chodzi o N57AL KDK-ów, to jest tylko 1542. Dobrze, ja pamiętam numery pociągów kolejnodośląskich. Chcę się dzisiaj wyżalić. Specjalnie pojechałem pociągiem 18.35 do Wałbrzycha, bo wiedziałem, że wyślą 36 W i będzie cały zasrany. Otóż, jak poszedłem odebrać koleżankę ze stacji, okazało się, że przyjechał 45 W i to najnowszy 0.29 i było podobno bardzo mało osób. Jestem zły. I nie był spóźniony, bo było tylko skomunikowanie 3 minuty. Już się wyżaliłem. Wracając, nie ma żadnych AKD-ków ani nic. Jedne ze specjalnych takich zmodernizowanych kibli to jest AKL i AKS. Nic więcej. Tak naprawdę nie wiem, czy się AKD doczekamy. Może kiedyś. Tak, koleżanka. Mam dziewczynę i mam też koleżankę. O, co się stało? Oho, chyba wskoczyła sieć trakcyjna na ten. Muszę patrzeć się w ogóle na sieć trakcyjną, żebym zaraz nie przebimbał znaków o tym, że można, czy nie można jechać, czy nie można pobierać prądu, czy można, czy nie można. O, to chciałem powiedzieć. Żerniki. No, troszkę opóźniony jestem i myślę, że nie z powodu tego, że ten... Witam, jaka scena na L053. Opis. W opisie jest wszystko, albo na początku live'a również zrobiłem informację na temat tego. I zapieprzamy sobie. Tu będziemy chyba mogli 120... Nie, muszę rozwinąć sobie to. Czemu 120 wszędzie? 125 chciałbym pojechać. Jest szynobus KD. Jest szynobus KD. Na forum maszyny polecam. SS135 ktoś zrobił w malowaniu KD. 007, co jest nieprawdziwym malowaniem ze względu na to, że 007 to jest taki z kwadratowymi reflektorami. Tu pojedziemy sobie 120... O, nie pojedziemy 125, bo kuźwa, mam ciężki skład. O, tu chyba była jazda bezprądowa, ja ją przegapiłem, sorry. Ogólnie zobaczyłem tylko znaki te. Popatrzyłem się na co innego. Pudeł, dokładnie. Nexi, dzień dobry, siema. Może dostaniemy wjazd do Pawłon. Proszę.
Dla mnie, proszę, dla mnie. Widzę już przez drzewka. W tym roku miał 13 pudeł. Ja z wersją 2019, bo taki mi wyskoczył. Więc no. Czy jadę w jedną stronę, czy w dwie strony? Otóż jadę w jedną, ze względu na to, że nie ma w drugą stronę tego. Jest inny po prostu scenariusz, jeżeli w drugą stronę chciałby się jechać. Byłem na kanale doprawy na live i jechał SA-134, kolej wielkopłaśny scenę i całkowo SN-61. A, tu nie. Też nawóz, więc pasuje. Pociągniemy sobie 125 albo 130 nawet. Nic się nie stanie, jako te 5 km przekroczymy, a tylko sobie nadrobimy troszkę przynajmniej tego spóźnienia. A no jednak przydałoby się. A bardzo teraz smooth się jedzie nim, jak tak się rozpędziliśmy, jest taka przyjemna jazda, gładka. Witam, Jakubowy autobusiarz, witam. Dzisiaj jechałem z kolegą Drobnika z Katowic, zespołem z taktycznym S... O Boże, S-a chciałem przeczytać. 36WE. Z Katowic do Drobnika. O, a to czym? Jakim tym? O, pewnie nie opolskim. Ten sam konduktor. No jeżeli ta sama trasa, to się zdarza, nie? A to o polskim 36W, nie wiem co tam jeździ, czy, nie wiem co tam, czy, jakie, czy, kogo 36, nie wiem czy koleje małopolskie, oni tam wysyłają to, czy jak. Nie wiem czy oni mają w ogóle 36W. Oj. O, wyjazd mamy już. A już się chciałem zatrzymywać w Rudawie, nie? Dobrze się przypomniałem. Impuls Koleje Śląskie. A, bo oni mają faktycznie 36. Sorry, zapomniałem. Nawet w maszynie jest. Pierwszy impuls, jakim jechałem. I zapomniałem. Jak tam z naszym czasem? No, 2 minutki, dobra. A w Rudawie ile będziemy stać? W Turowie. 2 minutki, to możemy wyrobić. Jeżeli wyrobimy sobie jeszcze spóźnienie chwilkę, tak o minutkę, no to odejdziemy z Turowa punktualnie. Byłoby miło. O, ET21 albo 3E, to bardziej jest malowany Deutsche Bahn. Wyjazd na 100. No. I rozpędzamy się dalej. Jak sprawdzasz rozkład? Zależy...
Zależy, o co ci tak naprawdę chodzi. Można już śledzić zastępcze. Rozkład sprawdzam pod F2. Dwa razy, tak jak klikam. No, jeżeli chodzi ci o maszynę, nie? Uwaga, zapowiadam pociąg, tylko o stronie do stacji stanowej przytul, bez zatrzymania przejdzie przy stacji rutowa, lub się zatrzyma, albo nie. To powinno być zapowiedź mojego pociągu, naprawdę. No, zawsze się zatrzymuje albo nie, zależy czy pamiętam. Na trasie musieliśmy pójść dojce do Przemyśla Leszczyca, który jechał z Praga. What? Śmignąć przez Rudawę to coś, tak. Mi się nigdy to nie zdarzyło i to jest chyba pierwszy raz, jak tak zrobiłem. Jak zwykle za mocno zahamowałem. Odetnę sobie na chwilę, żeby zamknął mordę. Nie lubię, jak on mi hałasuje. Będę potrzebować, to zacznę ten. A w KS jest przystanek kolejowy na żądanie i jest w KD też. W KD też jest. I nawet nie taki useless. Polecam mój dzień w KD, on też ostatnio się wypowiadał gdzieś na tym na Instagramie. Właśnie, że to oszczędza pieniądze na postojach, że PKP się nie płaci, PLK nie trzeba płacić, czy takie rzeczy. Polego też ma luz. Ja nawet nie wiedziałem, że Polego. Wiem, że tylko kadeki, nie? Oj, troszkę za wysoka prędkość. Jo, żyjcie, wagoniki moje. Dobra, przejdziemy troszkę szybciej, nic się nie stało. Może się nie zatrzymam wreszcie w tych durnych Brzezinach, co jak zawsze to robiłem. Zamknij pysk z tym hamulcem. Ale w Polsce przystanki na żądanie są bez sensu. Mają sens pod względem ekonomicznym, bo tak, na rozruch pociągu zależy też, jakim jedzie. Jeżeli to jest elektrowóz, no to pod względem ekonomii samego przejazdu pociągiem jestem głupie, ale patrząc na to, że się płaci za każdy postój PKP, PLK pieniądze, no to to oszczędność jest. Na stacjach oczywiście, gdzie jest mniejszy ruch, co nie? Dobrze, na Mokronosie Górnym tak nie zrobili, bo na Mokronosie Górnym jest bardzo duży ruch, więc jakby tam zrobili, to bym zabił. Chociaż tak mnie teraz zastanawia, jak mają wyglądać przystanki na żądanie tam, jak wiesz, jedziesz i tam, nie wiem, osoba ci macha łapką, weź się zatrzymaj z peronu. Może tak wygląda, nie wiem. Jeśli tak, to by było śmiesznie. A nie patrzyłem, nie interesowałem się tym tak szczerze. A co niby Szwajcarii na żądanie robią? Że tam ma sens, a w Polsce nie.
Jak pociąg tam, jak tramwaj jedzie 40, to ma sens. W sumie prawda, bo to szynobusy. Oj, full power, let's go. On się zanim rozpędzi powyżej tych 60, to... Kolejna jazda bezprądowa, ja pobierałem prąd, spoko. I nawet wywaliło mi, widzę tego. 3, 2, 3, 4, 186, 160 kłosić, do TW. Tuła. Dodamy przerwę do tego budowy. Oj, co to był za lek? Halowy, proszę się zgłosić do żelnik. Łe tam! Przyjedziemy na czas! Zapomniałem, że do Turowa. Naprawdę się ten... czekaj, który to był kanał? Piąty czy który? Zaraz sprawdzimy. Ale zapomniałem, że tak... że do Turowa jest bardzo łatwo nadrobić. Tam się przyjeżdża, zazwyczaj jest... troszkę pociąg przyspieszony. O, tu A08222 z fajnymi bochunami. No i jednym wagonikiem, nie wiem w sumie jak go mam nazwać. Po prostu wagon. B10, B9, ciurwie. A, w swojej stary mają semafory. To ma w sumie sens. Prawda. Tylko, że to pieniądze takie ten, no to... W Polsce się to robi, powiedzmy, ręcznie. No ale też osoba jak kupuje bilet, to raczej powinni konduktorzy widzieć to w systemie, jeżeli ktoś kupi bilet, może, nie wiem. Mrówka, fajna nazwa, siema. Stacja Turów, tak, pierwsza stacja, na której się zatrzymujemy i ostatnia. Znaczy zatrzymujemy się jeszcze w Dębicy. Wyjazd będzie świecił na sygnał zastępczy. Zróbmy w ogóle próbę radia. Dobrze, dzięki. Okej, mamy jeszcze minutkę, to można wyjść sobie z kabinki. Jakie malowa... O Boże! Ale brzydkie! Jaka stacja? Zakład przewozów regionalnych Wrocław. O mój Boże. Jak pobrać patcha do maszyny? Po prostu pobierasz ze strony maszyny wersję 22.8 i tyle. Fajny. Jest na bok. O, chyba będzie wjeżdżać ten Intercity z naprzeciwka. Tak. A nie, to zajebisty Intercity, nie? Nie no, EU to może poprowadzić, więc nie ma problemu. Jakoś radę gorsze jak FISPO, tam. A 34681 do DT? DT, Dębica Towarowa. Jasno, zastępczy.
1, 132 odjazd. Ja, przepraszam, dostałem odjazd? Na jakiej zasadzie? A. Semafora nawet nie dostałem. Bo nowych scenerii nie ma, nowych lokomotyw też nie ma, są malowania, są takie ułatwienia, są dodatki takie jak aktywacja kabiny w impulsach, nowe ekrany i tak dalej. To są małe pierdoły, ale ich jest bardzo dużo, także nie wiem, nowe dźwięki, posortowane RP1 na pewno, które dobrze do siebie pasują. Dźwięki sprężarek do kiblów, do różnych innych. Zmieścił się, no raczej nie było opcji takie, no a podjechałem pod sam koniec, więc musiał się zmieścić. Także no, tam nie ma nowych lokomotyw, nowych scenerii, znaczy lokomotywy nowe są, ale trzeba poczekać na kabinę i tak dalej, nie? Także tam za dużo nie dodali, ale jest bardzo dużo małych pierdół, także... O, N57-112. O, ED-72, kochany, którą jechaliśmy na jednym z live'ów. Przynajmniej to nie jest jakiś, kurde, sprinter, co zapieprza przez przejazd. A byli tacy. Właśnie, słucham, pierwszy pantograf, tak. No, i taki składzik długi. Skąd masz taką grafikę? Wy macie podbity troszkę kontrast też, ale jeśli chodzi o shadery, jeżeli chodzi o shadery, to są z... Ja piz... Zamknij mordę. To tak, skąd masz taką grafikę? Shadery są pobrane z forum maszyny, jest tam taki wątek. I no, i dlatego tak ta gra wygląda. A tak to ustawienia po prostu jakieś większe dałem. I też wy macie, mówię, podbity kontrast troszkę. Także u was to troszkę też ładnie wygląda. O Boże, moje życie. Jakie masz ustawienia graficzne? Otóż mogę później pokazać pod koniec. A tak to teraz nie będę odpalać startera, nic nie psuć. Mogę pokazać, ale to tak. Powiem tak, są wysokie. Po prostu, jakoś. Jakbym miał uśrednić, to są wysokie. Ja czekam na kabinę do EU44, bo zapierdalać też czekam. Bo może to nie jest lokomotywa, na którą bardzo czekam i wolałbym dostać do SA-134 kabinę. To i tak czekam, bo chciałem sobie Ickiem pojechać takim właśnie na takiej kabinie. Znaczy na takiej kabinie, na takim pociągu. Byłoby to powiedzmy, znaczy powiedzmy, po prostu było ciekawie. Ten flex z wysokim ustawieniem w momencie RTX-a. Na wysokich też grałem na tym GTX-ie starym, nie? Więc... Po prostu live robiłem gorszej jakości. W sensie na mniejszych FPS-ach. Jakość była ta sama. Dobra. Ciągniemy. Jaką trzeba mieć grafikę, żeby działał lusterka? No to trzeba po prostu, nie, to działają w ogóle mi te lusterka? No tak do dupy. No tam trzeba po prostu... Oj, tak o zrobimy. Tam jest, że odbicia, coś tam ustawić, odświeżanie odbić i tam odbicia jakie chcesz, tam... ale nie pamiętam już.
Dziękujemy bardzo za przelot. Skorzystamy. Morda, jeśli według ciebie te usterka działają, to jesteś wielkim optymistą. Wiem. Ale one działały na jakimś tej lokomotywce innej. Więc... Znaczy miałem też inne ustawienia, więc... Ale tam. Mijamy psie pole, nie będziemy podawać RPR-em, bo zaraz im uszy wybuchną. Tutaj można, bo jesteśmy poza peronami. Jak na maszynę faktycznie działają, to prawda. Lubię RPN kibla, a teraz jest jeszcze lepiej zrobione, więc jest co lubić. Dobra. Sfoszowice! Zobaczymy, czy będziemy przez Dębicę Towarową, czy przez Tumlin przejeżdżać. Szczerze chciałem przez Tumlin. Bo przez Dębicę Towarową jest to takie mozolne, a ja lubię zapieprzać. Na wszystkich kiblach jest zmieniony RPN. Jedyne... Chwila. Jest jedno RPN zmienione, według mnie najlepsze. Na jednym jest zmieniony RP1, w sensie... Kurde. Na wszystkich kiblach jest losowany, powiedzmy, pakiet RPN tych dwóch dźwięków, co nie? I one są po prostu... łączone ze sobą i pasują do siebie. Oraz takie, które brzydko brzmią, są lekko, powiedzmy, dopracowane, o, ładnie nazwane. I nie jedziemy przez Dębicę Towarową, widać już mi jak mruga wyjazd na 40, cholera, dobra. Co ja poradzę? To ruszamy. Na razie jak możemy, to zapieprzajmy. Ej, jesteśmy całkiem na czas.
Zara 40 będzie. Niestety. Ale no. Wait, tak, wiem, że pojedziemy przez Dębicę Towarową. Nie, jest na 40. Myślałem, że na 60. Miałem już cichą nadzieję. A wolę jednak szybciej niż wolniej jeździć, więc... Krapovík. Maszyna jest coraz realistyczniejsza i fajniejsza, to prawda. Zmienia się na lepsze, ale to już wiadomo od zawsze. Czyli jedziemy objazdem, dokładnie. Ograniczone są tylko WD-60. Nie ma opcji, niestety. Dobra, ograniczenie do 60. Dobra, zobaczymy, czy... O, weszło. Dobra. Będzie się też za mało ograniczenia, jakoś żyje. Zainspiruj się. Możemy żyć, ale zobaczymy, czy kuźwa w więzieniu, czy... Jaki masz scenariusz i skład, bo jak wchodzę 0,53, to mam lokomotywę EU07000, to byłoby za lokomotywę 338 chyba, EP07. To jest scenariusz za to. Z lokomotywą 338, tak mi się zdaje przynajmniej, albo 330. Czy tu nie było ograniczenia do 20 zaraz, bo wiem, że niektóre przejazdy mają takie ograniczenie. Jest ograniczenie jakieś, ale nie wiem jakie. Pomocnik mi nic nie pokazał, także powiedzmy, że to zignoruję. To było raczej takie ograniczenie na zasadzie przejazd kolejowy, ale dobra. No jak było widać zresztą. Tak, jest 30. No, nie ma, jak widać. Widzisz, złama Michał ograniczenia i co? Żyję, ale nikt tego nie widzi. Prawda? Nikt nie widzicie tego.
Tutaj gdyby było większe ograniczenie, to bandyta. Ja ci dam bandyta. Ale scenariusze 053, tak. Ale nawet nie wiedziałem, że dodaje nocnego Barsa. Dzwonię do łoteka, zabiję. Kurde, zaraz mnie za ten zagroźby. Nie zabiję, nie zabiję. W gierce, w gierce. Kurde, poglądam sobie live i sobie logbooka uzupełniam. Tak wiesz, ładnie, spoko. Ta wprawa została podana na pozycję, no. Policję? Nie ma tam. To tylko gierka, nie mają dowodów. Usunę live'a. Czekałem na ciebie z kajdankami. Ojejku! Powiedziałbym coś, ale... Było ponagrane w innym pociągu na kamerce. Ha, to jest jedna torówka, tutaj nie ma, tak. Poprzednio 411-32, czyli my, okej. Okay. Nie wiem, jak jeszcze umiecie wyczytywać moje numery, ale dobra. Stoimy też z całym składem tu. A co tu jedzie? ET4205? Jakieś kurde niezidentyfikowane bardziej. 014. W tym towarze. To chwilkę postoimy. Ło, dupiem.
Nie ten przycisk. Ale idziemy o 20, nie będę dupy truł. Trój dupę o 20, ja dzwonię o 23 do swoich szefowych. Szefowych, kurwa, no tak. No co jeszcze? No, sprężara się włączyła wreszcie. W sumie wyłączmy sprężarę i przetwornicę, będzie cisza. Idę na główki, policja otrzymała zgłoszenie o pociągu przy... Czekam. Teraz przez 5 minut będę słuchać, szukać tego składu. LZ53 noc, skład drugi od góry. TLK Karpaty chyba, czy jakoś tak. No i co? Ładupię, sorry za taki lek, ale ej, bo tu nic nie jedzie. Czy to dlatego, że ta siódemka zajmuje tor, czy nie wiem, o co chodzi. Na podglądzie ten chwalebny algorytm, przepraszam. O nej, widzisz. Ale to dobry algorytm. A nawet go nie włączyłem. Nie będzie wyjazdu, póki cię nie złapią. Kuźwa, w sumie racja. Ja dole. I zmieniłeś malowanie lokomotywy? Tak. O, wyjazd za chwilę będzie chyba dla mnie. Nie wiem, zasłonili. Zasłonili mi ten pomocnik, zasłonił mi. Tak, dla mnie to był. Rada ucieka do lasu na prawo. Oj tam. Ja szybki biegacz jestem. Szybka lokomotywa, odepnę się i pojadę se na czerwonym. Cleared for takeoff EU07. Zróbmy sobie taki call sign, kurde, 07 EU. Bo EU07 raczej nie może. Ryanair EU07, bro. Długo nie było postoju, w sumie prawda. Ile tu jest ograniczenie? 40. Okej. Okay. Przepraszam, czy jest 120 ograniczenie? Czy mi się zdaje? Nie, do 60. Okej. Okay. Co będzie za 2 godziny, opony zostały przebite. No, hultaje. Musiałem wrzucić pineski jakieś, kurde, w opony, chociaż żeby pineski coś zmieniły. Gwoździe. 57 EN. Zajebisty callsign. Możemy się spodziewać następnego lejt, czy utraty licencji. Ale teraz cię zagnę. Licencję na maszynę nie trzeba mieć, bo jest darmowa. Ha. Ja wiem, o jaką licencję chodziło, ale gra słowna, śmieszne zawsze. Bo gdzieś lata Niga Szymonowy jest Japitole. Niezłe nazwy. Chciałbym poszlecić takim. Ale super skład, no. Ale to fajnie wygląda tutaj.
Radio stop, ha, nie wywołasz. Będę jechać. Spierniczam wam. To na końcu pokaż ustawienia. Tak, wiem. To nawet w mojej szkoły jest, siedziałem w nim. Na końcu pokaże, jakie malowanie, spoko, w sensie, no, już most przed Dębicy. A, i co? Nie jest zasadzony. Tymczasem Putinem zastając się, czym lochuje Sierra Papa in the Ecorium. I wjeżdżam do Dębicy. Myślę, że to już tereny znajome dla każdego. I Dębica, witamy. Mamy wjazd na perony. Fajnie. Ograniczę do 60. To chyba cię z kimś pomyli, nie było tematu. Uga, buga, maszyneria. I to jak trochę Wrocław Brochów. Też postawione wszystkie wagony na sobie. O, gagary dwa, no. A połączone? Nie, no, nie wiem, czy mogą jechać w sumie razem. Trzy wagony Regiopolu. I jakieś siódemki. A w ogóle pantograf znieśliśmy, tak?
Znieśliśmy pantograf, kurde. Nieźle. Co tu stoi? EP07-1002. Ładny jest 1002. Gdzie jedziesz, kolego? Grabiny Bochunowo przez Dębice Malczewski. Intercity Malczewski z wagonami Telka. No i super. Pociąg Telka o stronie stacji do mnie do stacji Dębica. Otóż nie, bo to jest do jakichś Rochowic w ogóle, nie? I tyle. Dojechaliśmy, składem się prawie zmieściliśmy, gdybyśmy troszkę go przesunęli jeszcze. No, ale no mogliśmy troszkę tam, było miejsca. Ale i tak nieźle, że się zmieściliśmy nim tak jak teraz jest. No dobrze. Wyłączamy sprężarkę, przetwornicę, patyki w dół. I odłączamy się od składu. Bo to w ogóle jest jakiś ten. Podejdźmy w ogóle sobie do tyłu, wyłączymy świateł ksony. Klik. Okej. Nie to światło, sorry. Dobra, manewrowy włączyliśmy. I teraz czekam tylko na tarczę. No chyba, że będziemy musieli spychać skład. To wtedy będzie troszkę inaczej niż mi się zdaje, ale wydaje mi się, że dostaniemy tam. Chociaż możemy w sumie spychać skład. Jest taka możliwość. Jeszcze manewry, wiem. Dlatego puściłem pantografy, by... O, tu jedzie sobie tędy. Puściłem pantografy, by... No. By... odłączyć skład tylko, nie? Żeby mi tam prąd przy nie poradził. I jedziemy sobie. A mi cały czas nie działa 2208. Na nowo instalator trzeba pobrać i na nowo wrzucić. Będzie działać. Jak mi działa, to czemu miałoby nikomu innemu nie działać? A uwierzcie mi, że mój sprzęt nie jest, nie należy do najlepszych. Idziemy do którego semafora podjeżdżamy sobie. Uj. Ciekawe w sumie, jakby się taki pociąg prowadził w realu, w sensie ten co ja prowadziłem, to jest Telka Ustronie, dosłownie skład tego pociągu 2019, a teraz podobno jest dłuższy nawet, więc prawdopodobnie tak samo, jak pójdziesz se na Malczewskiego o 11 ileś, a nie 9 któraś, kuźwa, jaka 11. Około 10 ileś, to właśnie jest taki bardzo długi skład i on przywozi 9, później się przepina 7 i właśnie bierze taki długi skład, więc to widać, jak się to powoli tak rozpędza wszystko. Tu nie ma dezaktywacji kabiny, więc jedyne co zrobię to radio kierunek obojętny. Czemu ja i on dostaliśmy manewry jednocześnie?
Trochę... Aha, bo on jedzie... Dobra. Ma sens. Sama jazda. Zapytaj się tak naprawdę tych osób, które jeżdżą na Malczewskich. Tam się przyłączymy ze światełkami, nie. Dobrze. Pojedziemy na przednim pantografie. Łoj, co to był za lak? Ja raz byłem w Muzeum Kolejnictwa i przez 15 minut prowadziłem P07 z pulpitu na maszynie. O! Noise. A bym sobie powiedział tym... A myślałem, że to kłoda, a to krzak po prostu rośnie tutaj na torach. Nie no, ale chodzi o czysto jest lokomotywą, a nie, że jakiś skład. A, to nie wiem. Jazda jak maszynie zachowuje duże realia, więc... Tylko wiesz, jak to szarpnie, pachnie, podbija. No, domyślam się, że... A, czyli, bo tu... Czekaj, bo tu faktycznie siódemka się będzie pod to podpinać. Inny skład... U kurde. Sorry, że tak przerwałem, ale tu inna siódemka jedzie do Rochowic z naszym składzikiem. Tylko... No tak. Tak samo jak symulatorami lotów, jest dokładnie tak samo. Ja jeżdżę na wakacje Malczewskim. No Malczewski fajnym składem jest i ogólnie na... fajne te... fajne lokomotywy go często prowadzą. Ostatnio bardzo dużo, bardzo często Rodzyn prowadzi Malczewskiego na Wrocław. I pamiętam, że tam chyba, nie wiem, był jakiś Rodzyn, a później się podczepia co innego, takiego, nie wiem, chyba coś z żółtym czołem możliwe. Ojejku, jakoś tak było. O, EU07043, to ten z poranka. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi poranu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Uj. A chcę zobaczyć w sumie, jak bardzo wyjechaliśmy. Spoko. Jeszcze raz chciałem po prostu zobaczyć. Mogą tędy wsiadać, nie ma problemu aż takiego. Kurde, co tam stoi? Spot, ale jakoś dziwnie wyglądał z mojej perspektywy przed sekundą. Jakiś taki bardzo nowoczesny był. O, tu dwa spociki sobie stoją. Połączone, jeden starszy, drugi nowszy, fajnie. Lubię to stare malowanie. Stare malowanie Polerek miało jakieś takie... Czy przewozów regionalnych bardziej powinienem określić. Miał jakiś taki swój klimat. Rada 40. Powiem ci, że w symulatorze lotów jest problem, bo one mają limitację fizyce na lokomotywie. Tylko mówię, że XPMF są wzorowane jednocześnie fajnie i nie, to prawda. Ale XPMF lepiej. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Manewrowy włączmy. Nie działa manewrowy. A pod... A, tak działa. A, jednak nie. Pociąg tylko o stronie stacji Sanomir z Rochowice przy stacji Grabina odjedzie z toru 6 przy poronie 3. Przyjemnie zbliża się do krawędzi poronu. Życzymy Państwu już przyjemnej podróży. Dokładnie.
Przepraszam, gdzie my tam lecimy w przypadku mnie? Po odczepieniu się manewrujemy touch lock window. Aha. A, dobrze. Co się stało? A, włączyć radio, może dlatego nie słyszę kurwa nic, naprawdę. Teraz słychać. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Do następnego. XP lepszą fizykę minimalnie, XP, MFS wywalają się przy przeciągnięciach. Robię sporo IRL i mogę się powiedzieć GW. No dobrze, dobrze. Ciekawe, czy ja mam tutaj się zatrzymać, czy nie. Nie, odhamować skład. Światełka sobie manewrowe już wyłączymy. Ja bym sobie wolniej tutaj wjechał. Biernie, wolniej, po prostu powoli wjedziemy tutaj. A chciałem zrobić telka u stronie właśnie 1500, przejechać się. Classic N57 na Kaliskiej, może. Tylko muszę Kaliską zainstalować znowu XZ. O, kolejny z tym. Z takim paskiem pomarańczowym. Ej, w X-Plenie ciężko jest wpaść w przeciągnięcia. Oj. No super. Dobrze. Radejko. I zaciągnijmy hamulec. Jeżeli się da, a powinno się dać. Widziałem przed sekundą napis jakiś, a może nie. Nie, dobrze. Dostaniemy w niej po prostu baterię, wyłączymy. No, ten tablet działa dalej. No, ale w sumie realistycznie, bo... Czemu ja mam... Prawda, miałem światło włączone cały czas? A, miałem, faktycznie. Dobrze, teraz jest wyłączona lokomotywa. Więc no, to było na tyle z live'a. Warsztat naprawczy, dobrze mówię? Chyba tak. No to może być też po prostu taki... Skarżność, zatrzymaliśmy się tam. Bo lubię się zatrzymać tutaj w środku, chociaż szkoda, że nie ma takich, powiedzmy, no, w środku takich tych... Się łatwo wpaść, sądziło. Aha. Dobrze. To w takim razie było na tyle z live. No. Dojechaliśmy siódemką, fajnie było. I no, ja też muszę kończyć, także można proponować swoje składy w komentarzach, którymi można się przejechać. Może zrobimy tą Kaliską faktycznie, ale zobaczymy. Na razie robotę mam, więc no. To możecie proponować. Dzięki wielkie i hej. Ha! Zaskoczyłem. Jeszcze ustawienia. Obiecałem, to proszę. Jakby ktoś bardzo chciał zobaczyć. A malowanie było... nie wiem jakie. No, tu masz, który to był scenariusz, no. Tyle, co mogę powiedzieć. Malowanie to jest... Widać tu wszystko. EP07. Nie wiem, co to było. Chyba 338. Ale nie, albo 330. Możliwe, że 330.
A chyba 338 też jest. Nie, ale stare 338. A jest też nowe chyba. Nie, tak jest nowe. To której? Dobra, tyle. Siema.